Jedną z pierwszych postaci niezależnych, którą spotykamy w grze Elden Ring, jest odziana w błękitne szaty wiedźma imieniem Rani. Możemy natknąć się na nią w kościele Ellecha, niedługo po tym, gdy uzyskujemy dostęp do naszego wierzchowca, zwanego Strugą. Wiedźma początkowo skrywa swoją prawdziwą tożsamość, przedstawiając się nam jako Rena. Wiedziona ciekawością za sprawą wieści o zmatowieńcu przemierzającym międzyziemie na eterycznym wierzchowcu, postanawia sprawdzić, czy jest to prawdą. Niedługo później znajduje potwierdzenie owych rewelacji w nas samych. Po krótkiej rozmowie żegna nas, powątpiewając w możliwość kolejnego spotkania. Jednocześnie zastanawia się, jak szybko poczujemy się znużeni, służąc posłusznie dwóm palcom. Jej działania, mające na celu wyrwanie się szponom przeznaczenia, okazały się być preludium do strzaskania eldeńskiego kręgu. Rozdział pierwszy. Narodziny. Wszystko zaczęło się na długo przed erą królowej Mariki. Potężny Radagon, wysłannik Złotego Porządku, wraz ze swoimi wojskami postanowił najechać prowincję Liurni. Podczas decydującej bitwy mającej przesądzić o losach krainy, przyszło mu zmierzyć się z Renalą, księżną karyjskiej arystokracji i wielką mistrzynią Akademii Magicznej Rei Lucarii. Starcie to jednak nie zakończyło się wyłonieniem zwycięzcy, a przewrotnie zbliżyło do siebie dwoje zaciętych wrogów. Renala i Radagon zostali kochankami, a ich ślub ostatecznie zakończył lokalny konflikt. Z ich związku narodziła się trójka dzieci, półbogowie znani później jako Radan, Rajkard oraz właśnie Rani. Gdy Godfrey, pierwszy eldeński władca, zostaje wygnany ze swojego królestwa, eldeński tron przejmuje jego była żona Marika. Niedługo później Radagon opuszcza Renalę, by związać się z królową Mariką jako jej nowy mąż, doradca i równoprawny eldeński władca. Należy tu zaznaczyć, że dzieci Radagona, po jego ślubie z królową Mariką, stały się pełnoprawnymi pretendentami do objęcia eldeńskiego tronu. Wszystko dlatego, że Radagon sam w sobie jest bogiem, a jego dzieci zrodzone ze związku z Renalą – półbogami. Jednak do kwestii samego Radagona wrócimy jeszcze przy okazji innego materiału. Całe Międzyziemie, w tym także wieczna królowa Marika, podporządkowują się dogmatom głoszonym przez dwa palce. Palce to wyjątkowo osobliwy byt, obdarzony natchnieniem wielkiej woli. Natomiast sama wielka wola jest czymś w rodzaju boskiej opatrzności, sprawującej pieczę nad całym królestwem. Za sprawą palców oznajmia ona, że następczynią wiecznej królowej powinna zostać córka Radagona i Renali, czyli księżniczka Rani. Młoda wiedźma postanawia jednak sprzeciwić się przeznaczeniu i nie poddawać się dogmatom wielkiej woli. Młoda Rani nie zamierzała być marionetką w rękach tajemniczego bytu pochodzącego najpewniej nie z tego świata. Rozdział drugi. Kradzież runy śmierci. W noc zimowej mgły, odziani w czerń nieznani sprawcy dopuścili się kradzieży runy śmierci, będącej integralną częścią eldeńskiego kręgu. Runa ta odpowiadała za zamknięty cykl życia i śmierci, utrzymywała też barierę, która nie pozwala na powrót umarłych z zaświatów. Wraz z jej zniknięciem ten fundamentalny porządek rzeczy został zaburzony. Jej kradzież sprawiła także, że nieśmiertelni do tej pory półbogowie musieli liczyć się z tym, że ktoś może ich po prostu zgładzić. Osobą, która zleciła kradzież runy śmierci, była właśnie Rani. I był to zaledwie początek jej planu wymierzonego przeciwko palcom i wielkiej woli. Za sprawą skradzionej runy śmierci, Rani mogła wreszcie uwolnić się spod więzów przeznaczenia. Było to jednak rozwiązanie radykalne i ze wszech miar brzemienne w skutkach. Dzięki mocy wielkiej runy, Rani dokonuje czegoś, co można przyrównać do samobójstwa. Jej półboskie ciało zostaje uśmiercone, a jej dusza uwolniona i przeniesiona do sztucznego ciała lalki. Gdyby jednak Rani użyła ogromnej mocy runy śmierci wyłącznie na sobie, zarówno jej ciało, jak i dusza zostałyby obrócone w niebyt. A zatem, by jej dusza mogła przetrwać rytuał, ktoś jeszcze musiał ponieść ofiarę. Padło na Godwyna Złotego, również półboga, będącego pierwszym dzieckiem Mariki i Godfreya. Działający na zlecenie Rani zabójcy, wykorzystując część mocy płynącej z runy śmierci, zabijają Godwyna. Jednak w przeciwieństwie do Rani, to dusza Godwyna zostaje unicestwiona.
Jego ciało natomiast przetrwało zamach, jednak pozostało pozbawioną ducha pustą skorupą. Do dziś nie wiadomo, dlaczego Rani wybrała akurat Godwina. Być może dlatego, że był najukochańszym dzieckiem królowej Mariki? Przemawia za tym fakt, że po jego śmierci Marika popadła w rozpacz i dopuściła się strzaskania eldeńskiego kręgu, tym samym niszcząc ustanowiony przed wiekami złoty porządek i pogrążając całe królestwo w chaosie. W konsekwencji wielkie runy, będące elementami eldeńskiego kręgu, zostają rozkradzione przez dzieci Mariki, które następnie zaczęły rywalizować ze sobą o władzę. W konsekwencji doprowadziło to do nierozstrzygniętej po dziś dzień wojny strzaskania, natomiast królowa Marika zniknęła bez wieści. Zamach na Godwina i chaos, który zapanował w królestwie po strzaskaniu eldeńskiego kręgu, zmusiły wielką wolę do weryfikacji planów względem Rani. Z racji tego, że utraciła ona swoje boskie ciało, nie mogła już zostać następczynią tronu. Niemniej bluźnierstwo, którego się dopuściła, nie mogło pozostać bez odpowiedzi. Od wybuchu wojny strzaskania, Rani oraz jej wierni towarzysze zmuszeni byli odpierać ataki zabójców nasyłanych przez palce i wielką wolę. Gdy jako zmatowieniec spotykamy Rani, wiedźma znajduje się w patowej sytuacji. Ciało lalki, w której obecnie znajduje się jej dusza, sprawia, że w dużej mierze jest zmuszona polegać wyłącznie na swoich wiernych kompanach, Blajdzie i Idzim, a regularne próby unicestwienia jej przez zabójców palcy skutecznie utrudniają jej realizację dalszych planów, a jej ambicje nie ograniczają się wyłącznie do wyjścia spod dyktatu wielkiej woli. Rozdział trzeci. Blight i Iji. Wiedźma Rani posiadała dwóch wiernych towarzyszy, którzy przysięgli jej służbę jeszcze wtedy, gdy była księżniczką na królewskim dworze. Co więcej, pozostali jej wierni nawet wtedy, gdy w brutalny sposób postanowiła wyrwać się spod dyktatu wielkiej woli. Pierwszym z nich był troll Iji. Służył jej jako opiekun już od najmłodszych lat jej życia, a po kradzieży runy śmierci został mianowany jej wojennym doradcą. Drugim z jej towarzyszy był Blight, pół wilk, pół człowiek i niezwykle wprawny wojownik. Jeszcze na dworze królowej Mariki palce mianowały go przybocznym księżniczki Rani. Przysiągł on chronić swoją zwierzchniczkę nawet za cenę własnego życia. Można powiedzieć wprost, że Iji służył Rani swoją wiedzą, a Blight ostrzem. Gdy jako zmatowieniec zgodzimy się pomóc Rani w realizacji jej tajemniczego planu, przyjdzie nam współpracować m.in. z Blightem. Celem będzie pozyskanie zaginionego artefaktu skrytego gdzieś w wiecznym mieście Nokron. Zadanie to jednak okaże się nie lada wyzwaniem. Lata temu miasto zostało odcięte od Międzyziemia z racji planowanego zamachu stanu, z jakim nosili się jego włodarze. Niebo okalające Nokron jest usiane gwiazdami, a dostęp do niego w jakiś sposób zawsze był związany z ruchem ciał niebieskich. Ten trop zaprowadził wysłanników Rani do toczonej przez szkarłatną zgniliznę krainy Kaelit. By ponownie otworzyć przejście do Wiecznego Miasta, Blight i Zmatowieniec zmuszeni są skonfrontować się z generałem Radanem, półbogiem zwanym Zdobywcą Gwiazd. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób uzyskał on wspomniany tytuł, jednak po jednej ze swoich zwycięskich bitew zdołał doprowadzić do wstrzymania jakiegokolwiek ruchu gwiazd na niebie. Gdy spaczony generał zostaje ostatecznie pokonany, wszystkie ciała niebieskie zostają ponownie wprawione w ruch, otwierając przejście prowadzące do Wiecznego Miasta Nokron. Zmatowieniec zmuszony jest jednak kontynuować powierzone mu zadanie w pojedynkę, gdyż wkrótce po starciu z generałem Blight znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak się później okazuje, za zniknięciem półwilka stał jego stary kompan Iji, który postanowił uwięzić swojego towarzysza w obawie przed tym, że może on zwrócić się przeciwko swojej pani. Skąd ta obawa? Blight lata temu został mianowany przez palce jako obrońca Rani, jednak nie miało to być jego jedyną rolą. Miał on być także gwarantem bezpieczeństwa, w razie gdyby Rani postanowiła zboczyć z wybranej dla niej ścieżki. Ponadto palce, za sprawą wielkiej woli, potrafiły subtelnie wpływać na umysły swoich podwładnych, dlatego też obawy Ijiego były co najmniej uzasadnione. On sam zresztą nosił specjalny hełm składający się z luster, które skutecznie chroniły go przed podszeptami wielkiej woli, pozwalając mu zachować jasność umysłu.
ostatecznie Blight ucieka z więzienia przygotowanego przez Iggy'ego, jednocześnie coraz bardziej zmagając się z podszeptami palców usiłujących wymusić na nim posłuszeństwo. Jednak palce, a także sam Iggy nie docenili kręgosłupa moralnego półwilka oraz więzi, jaka wykształciła się między wojownikiem a jego panią. Blight uroczyście przysięgał służyć Rani i dochował tego przyrzeczenia aż do samego końca. Zmatowieniec spotyka Blighta po raz ostatni pod wieżą Rani, do której ten zdecydował się powrócić zaraz po wydostaniu się z więzienia. Odpiera on także kolejny atak zabójców wysłanych przez palce. Na tym jednak etapie Blight nie jest już w stanie dłużej zwalczać podszeptów wielkiej woli i ostatecznie popada w szaleństwo. Wkrótce potem ginie z rąk zmatowieńca, chroniąc włości swojej pani. Tym samym do samego końca pozostaje jej wiernym sługą. Niedługo potem Iggy, widząc jak bardzo mylił się co do lojalności swojego kompana, a także spodziewając się kolejnych ataków zabójców, postanawia popełnić samobójstwo. Żywiąc jednocześnie nadzieję, że duch Blighta kiedyś wybaczy mu jego błędny osąd. Rozdział 4. Ostrze zabójcy palców. Po zwycięskiej walce z generałem Radanem, zmatowieniec ostatecznie odnajduje drogę do wiecznego miasta Nokron. Jego cel jest jasny. Ma odnaleźć artefakt skryty w samym sercu miasta. Artefaktem, którego tak pożąda wiedźma Rani, okazuje się być sztylet o bardzo wymownej nazwie. Ostrze zabójcy palców. To najprawdopodobniej jedyna broń w całym Międzyziemiu, będąca w stanie uśmiercić dwa palce, a przy tym skutecznie osłabić zakusy wielkiej woli. Jak wspomniałem już wcześniej, Nokron został odcięty od Międzyziemia ze względu na planowaną zdradę, z którą rzekomo nosili się włodarze tego miasta. Uwzględniając fakt, że miejsce to skrywało tak potężny artefakt, trudno się dziwić, że zostało ono odcięte i na wiele lat zapomniane przez resztę królestwa. Niedługo później zmatowieniec wraca z ostrzem do wiedźmy Rani. Ta nie kryje swojego zadowolenia i jest wdzięczna za dostarczenie jej artefaktu. Oznajmia nam także, że z jego pomocą może nareszcie wkroczyć na mroczną ścieżkę, którą tylko i wyłącznie ona może podążyć. Jednak jeszcze przez długi czas nie dowiemy się, co to tak naprawdę oznacza. Niemniej teraz Rani, nawet jeśli pod postacią lalki, posiada broń zdolną zakończyć żywot dwóch palców i lata prześladowań zainicjowanych przez wielką wolę. W ostatniej, desperackiej próbie obrony przed Rani, palce nasyłają na nią skrytobójcę do złudzenia przypominającego jej wiernego sługę Blighta. Ten jednak również ginie z rąk zmatowieńca i jak się szybko okazuje, w istocie był tylko żałosnym przebierańcem. Zmatowieniec podąża dalej tropem wiedźmy i odnajduje ją po raz kolejny w podziemiach katedry Manus Seles. Rani ostatecznie dopięła swego. Używając legendarnego ostrza, uśmierciła dwa palce, które za sprawą wielkiej woli uniemożliwiały jej obranie własnej życiowej drogi. Gdy ją spotykamy, Rani siedzi u stóp martwych palców. Postanawia ona także wynagrodzić wiernego zmatowieńca, oferując mu miejsce u swego boku, gdy ta zaprowadzi nowy porządek w Międzyziemiu. Zmatowieniec otrzymuje ostatnie zadanie. Ma podążać dalej tropem Złotej Łaski, by zawalczyć o eldeński tron. A gdy tego dokona, Rani obiecuje ponownie pojawić się u jego boku, by zaprowadzić nowy porządek. Rozdział 5. Wyniesienie. Zmatowieniec wywiązuje się z ostatniego powierzonego mu zadania, pokonując wszystkie przeszkody stojące na jego drodze do eldeńskiego tronu. Era Złotego Drzewa dobiega właśnie końca. Po finałowej bitwie, zgodnie z zapowiedzią, u boku bohatera ponownie pojawia się Rani. Stojąc w sercu całego Międzyziemia, wygłasza ona uroczystą przysięgę. Uroczyście przysięgam każdej żywej istocie i każdej żywej duszy. Oto nadeszła era gwiazd. Rozpoczyna się nowa, tysiącletnia podróż pod przewodnictwem Księżyca. Ciemna, zimna noc obejmie wszystko, sięgając nawet do zaświatów. Towarzyszyć będzie temu strach, zwątpienie i samotność. Jako że ścieżka ta prowadzi w ciemność. W ostatniej scenie Rani, oświetlona blaskiem mrocznego księżyca, wyciąga rękę do zmatowieńca, oferując mu wspólną podróż przez pustkę. Ten zaś, jako jej wierny towarzysz, postanawia podążyć za swoją panią.
Już wkrótce na kanale pojawią się kolejne materiały dotyczące gry Elden Ring. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie i gorąco zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Ja nazywam się Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.